Dzisiaj na naszym wydziale odbywa się jedna z części tak zwanego Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej. Jest to duża akcja, którą prowadzi 21 jednostek w całej Polsce, a jest to takie pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce, zainicjowane generalnie przez Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Inżynieria materiałowa jest to taki interdyscyplinarny kierunek studiów, który de facto zajmuje się łączeniem wielu dziedzin, to znaczy zarówno technologii, jak i badań, jak i możliwości zastosowania różnego rodzaju materiałów w przemyśle, w gospodarce, w nauce, w różnych gałęziach i dziedzinach naszego życia. Dzisiaj poprowadzimy tak zwaną największą lekcję inżynierii materiałowej w Polsce. Jesteśmy jednym z ośrodków, w którym ta lekcja zostanie poprowadzona. I mamy zamiar zachęcić młodzież do tego, żeby zapoznali się z nazwą inżynieria materiałowa, z tym, co to jest inżynieria materiałowa, gdzie mogą znaleźć pracę po takim kierunku jak inżynieria materiałowa. Mamy pokaz dotyczący inżynierii materiałowej w przemyśle lotniczym, w przemyśle motoryzacyjnym. Mamy pokaz dotyczący materiałów ceramicznych. Co jest bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o Wydział Mechaniczny Technologiczny i Instytut Fizyki też, bo mamy wiele kierunków wspólnych, że my nie pokazujemy takiej inżynierii materiałowej oderwanej od rzeczywistości, ale to jest inżynieria materiałowa w zastosowaniach, można powiedzieć, w budowie maszyn, w mechanice, ale również w inżynierii produkcji, w zarządzaniu, bo tam wszędzie też jest ta inżynieria, w mechatronice. Dużo osób, jak mówię, że studiuje inżynierię materiałową, to mówi, wow, to musi być trudne, albo że to jest skomplikowany kierunek, a w moim odczuciu właśnie taki nie jest. Jest bardzo ciekawy i bardzo łatwo przyswajalny.